rok 1944. Koniec września. Powstanie w Warszawie zbliża się do tragicznego finału. Padli już dawno Starówka, Powiśle, Czerniaków i Sadywa. W śródmieście Żoliburz i Mokotów odcięte i otoczone przez duże siły niemieckie płoną. Ta kompania liczy teraz 43 ludzi. Jeszcze przed 3 dniami było ich 70. Oto ich dowódca. Porucznik Zadra. On zwerbował tych ludzi, ponosi za nich pełną odpowiedzialność. Zastępca dowódcy kompanii, porucznik Mądry. Wpoił w swych chłopców żelazne zasady dyscypliny wojskowej. A oto łączniczka, Halinka, wychodząc z domu uroczyście obiecała matce, że będzie ciepło się ubierać. Oni też pewnie to obiecywali. Wszystkie matki są takie same. Sierżant Kula, szef kompanii, ma wzorowy charakter pisma. W jego teczce mieści się ewidencja oddziału. Podchorąży korab. Cierpi bardzo na brak codziennej kąpieli. Ale dla chłopców z trzeciego plutonu nie jest to największe zmartwienie. Smukły jest zastępcą koraba. Po wojnie chciałby budować samoloty. Wreszcie ostatni. Artysta. Nie jest żołnierzem. Dopiero wczoraj przyłączył się do oddziału. Oto bohaterowie tragedii. Patrzcie na nich uważnie. To są ostatnie godziny ich życia. Czołem. Cześć, Zadra. Co za punktualność? Co ci? Dostałeś? Zawiało mnie. Jaka sytuacja? No widzisz. Będę sztukas. Niemcy pchali się ze 3 razy. Dobrze, że nocą idą spać. Jutro nie będziesz miał tu wesołego życia. Raczej wesołej śmierci. No cóż, spróbujemy tutaj trochę pomieszkać. Chciałbym też zostać. Co? Do sądu ostatecznego? Ale będą nas czcić przyszłe pokolenia. Nie damy się żywcem. Właśnie, po polsku.
Co ci? Zawsze byłeś taki pistolet. Mam tego dosyć, rozumiesz? Co mam mówić ludziom? Oni mi wierzą. Rozkryłeś się. Tu, bracie, nie będziesz miał czasu na myślenie. Bartek na przedpoli już dziś o mało nogi nie dał. Gówniarz, jakby miał gdzie wiać. Coraz ciaśniej. Chcę wykończyć Mokotów i wziąć się za Śródmieście. Cholera pomyśleć, że to już 56 dzień powstania. Piekło. To nam zawsze pozostaje. Bożena! Bożena! Co słychać u ciebie? Mów też. My się znamy. Dała mi je pani pierwszego dnia powstania. Dobrze się noszą? Pytanie. Pomyśleć, że mogą je zedrzeć z mojego trupa. Ale widzę, że pani przyłączyła się do powstania. Co na to mamusia? Nie żyje. A ta rana ciężka? Nie, głupstwo. Szkoda, że pani już... Przepraszam, panowie, czy tu jest gdzieś telefon? Będzie. A na Rakowiecką można by zadzwonić? Zwariowałeś pan? Przecież tam Niemcy. No to wiem, ale ja przecież tam mieszkam. Panowie, pozwólcie mi zadzwonić, dobrze? Idź pan do dowódcy. To tam. Ale się w tej Warszawie mieszkało. Mieszczański secesyjny salon Ochyda. Z pistoletami i granatami na czołgi i samoloty. Kiedy nabierzemy rozumu? Rozkaz to rozkaz, nie masz co filozofować. Korab! Tak jest. Zostawić czujki, wyślesz patrol na przedpole. Rozkaz, panie poruczniku. Sześciu na ochotnika do mnie. Jestem! Jestem! O, dla ciebie to będę miał specjalne zadanie. Ale poczekajcie, no. Proszę. To pan jest kompozytor? Tak. To chodź, zagrasz pan coś porządnego. Ale ja... Chodź, pan, chodź. O Boże, wreszcie, nie, Boga kocham. Zdejmijcie to świństwo, obrzęczy strasznie. Wiecie, najlepiej na komparsidę, czy coś w tym... A. Tańczyliśmy tango i... No, co nowego, Halinka? Panie poruczniku, pan mi obiecał pistolet. Nie chcę zostać z gołymi rękami. Oni wszyscy coś mają. Taki mały? Myślałam, że to będzie parabellum. O, parabellum. Przewróciłabyś się. Ta szóstka w sam raz dla ciebie. A 2 metry można zabić człowieka, wiesz? No co tam za brzdąkanie? Zagrajcie coś tak od serca. Ja bym cię skombinował pistolet, a nie taki straszak. Straszak? A sam czemu nosisz taki zabytek? Wszystko jasne? Tak jest. Tylko nie szaleć.
Panie poruczniku, czy mógłbym zatelefonować do siebie, do domu, na Rakowiecką? Tam powinna być moja rodzina. Czy mogę z tego telefonu? Wystarczy poprosić na centrali, żeby włączyli numer 40218. Dobrze, zaraz sprawdzimy, co tam słychać. Tu Zadra. Cześć, inżynierze, jeszcze żyjecie? Szyb nie mamy. Szyb nie macie? Ja w ogóle zapomniałem, jak wyglądają szyby. Dobrze, że jest jeszcze dach. Słuchajcie, nie moglibyście mi włączyć numeru 40218? Nie, to u Niemców, przy Rakowieckiej. Tam nikogo nie ma. A właśnie chcemy sprawdzić. Próbuję. Dobrze, zaczekam. Inżynier powiada, że tam nikogo już nie ma. Halo? Wanda? Wanda? Wanda, to ja. Michał. Michał. Co u was słychać? Szukam was przez cały czas. Skąd dzwonisz? No, z powstania. Przyłączyłem się do jednego oddziału. Jeszcze jest powstanie? No, nie wiem jakim cudem, ale jest. Co u was? Są w naszym domu. Wywożą? Chyba nie. Spędzają do piwnicy i palą. Dobrze, żeś wyszedł. Wanda, na rany Chrystusa. Daj ci małą. Natusiu. Zosia. Zosia. Zosieńka, tu ja, tatuś. Tatusiu, wracaj szybko. Dlaczego oni ciągle strzelają? Zosiu. Zosiu. Zosia. Idą do nas, Michał. Wanda. Halo? Wanda. Wanda. Pan? Halo? 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 Jezus Maria. Odłożę na słuchawkę. Panie poruczniku, melduję wszystkie stanowiska obsadzone. Dziękuję. Smukły! A co ja mam teraz robić? Dobrze się wyspać. Przygotować się do kolacji! Alinka! Chodź poszukamy noclegu. Panie poruczniku, melduję posłusznie. Nie mam ewidencji plutonu Koraba. Co mi pan teraz z ewidencją, szefie? Zaraz się zacznie. Ale bez ewidencji nie można. Będą polegli. Będą polegli. Na pewno będą. Niech mi pan teraz nie zawraca głowy. Smukły! Widać tam coś? Nic! Kartoflarze z kwater mistrzostwa dopiero co zeszli z pola! Diabli wiedzą, czy im się te kartofle na coś przydadzą. Żeby tylko nie przysłali sztukasów, bo się ta ruina do reszty rozwali. Jesteś gotowy, Korab? Mhm. Przed 8 na pewno zaczną. Tylko się ogolę. Mam 10 taśm do CKM-u. Ile ty masz lat, Korab? 23. W tym wieku życie nie wydaje się tak bardzo cenne. Wiesz, że to już ostatnie dni. Wiem. Ale jeszcze im krwi upuścimy. Stokrotka wróciła? Co ci jest? Nic. Ty umiesz się z tym obchodzić? Uważaj.
Czyś ty zwariował? Niewielka filozofia. Uważaj. No idę. Niemcy już kończą śniadanie. Co ty gadasz? Rozdrojony. Za dużo tutaj muzykantów. Nie wariuj. Byłoby szkoda artysty. Co ty tam wiesz? O, przepraszam. Nie, nie, no właśnie, właśnie. A o co chodzi? Mógłbyś wstać. Nie czas teraz. A jak mówisz do oficera? Właśnie teraz jest czas i to najwyższy. My się kochamy. Masz się czym przejmować. A jak się was to krotka? Jestem. Chyba nie śmierdzę, bo ty zostawił nam na korytarzu. Przestałabyś się wreszcie włóczyć po tych kanałach. A w ogóle miałaś wczoraj wrócić. Niepokoiłeś się o mnie? Ja już dawno przestałem się niepokoić, ale zadra się o ciebie pytał. Zazdrosny jesteś? Ja? Jeszcze czego? Ale za to ty nikomu nie możesz przepuścić. Ja nic takiego nie robię, no a do zadry uśmiechałam się jak do każdego innego. Właśnie. A wyglądało tak, jakbyś leciała na niego. Widocznie taka już jestem, nic na to nie poradzę. To źle. A w ogóle trzeba ci było zostać w Śródmieściu. Masz tam pełno tych... swoich znajomych. A tu nas wykończą. Wiem. Co ci przyniosłam? Herbata prawdziwa angielska i papierosy. Przecież wiesz, że ja nie palę. I skąd to masz? Od cioci. Od cioci. Jacek, ja wróciłam tylko dla ciebie. Dla mnie? A to ciekawe, dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? Bo jestem twoją łączniczką. Czy wiesz, że tędy pójdzie główne natarcie? No, przestań z tym goleniem. Umyj się, bo śmierdzisz. Palałaś się nago. Cały lipiec siedziałam w Zalesiu, a 1 sierpnia diabli przynieśli mnie do was. A w Zalesiu mieszkałaś pewno też u cioci, co? Aha, zaczyna się. Thank you.
głupi jesteś! Trzymamy, ale Niemcy wdarli się na odcinku Bartka. Konieczne trzecie uderzenie. Inaczej nas odetną. Szoruj! Zapamiętasz? Żywa! To już! Szmelc, cholerna rura. 10 minut nas zakończą. Wycofujemy się. Wolnymi rękami ich odepchniemy. Dosyć tego do jasnej cholery! Ostatni pocisk smukły. Spokojnie. Nic ci nie jest.
Dobrze, że nic ci się nie... Co tam się dzieje? Co z Plutonem? Na co te szkopy jeszcze czekają? Zefir wrócił? Nie. Okrążyli nas. Co z korabem? Żyje, nic mu nie będzie. Zmarnowali mi ludzi. Nie rozklejaj się. Dzwoni w uszach od tej ciszy. Krótka przerwa. Kombinują, jak to naskończyć. Od frontu nie poszło, spróbują od kuchni. Teraz łatwiej się wycofać, panie poruczniku. Pan porucznik dawniej nie palił. To z nerwów, co? Ze strachu. Przeżarła nas ta wojna. Mnie tam nic nie przeżarło. Palę od szczeniaka. Kiedy pan wstąpił do konspiracji? W lipcu 41 roku. Odznaczenia? Krzyż Walecznych za akcję na pałac Blanka. Na pałac Blanka. Ranny w prawą pierś 26 września. 1944 roku. Kogo zawiadomić w razie śmierci? Dziękuję. Znaleźli sposób na nas. Nic nie robię. Rozmyśliłem się. Nie będę po wojnie robił przy samolotach. Zadra. Zadra. Zabawa cię szuka, coś się stało. Panie komendancie, melduję kompanię w Czerwonym Domu. Cześć, Zadra. Fruwaj, Zefir. Straty? 12 zabitych, 10 ciężko rannych. O zmroku opuścisz ten dom. Idziemy do Śródmieścia. Co? Jak? Którędy? Kanałami. Nie idę. Zwariowałeś. Zostało parę uliczek. I tak nas tu jutro wykończą. Nie idę. To po to tyle krwawiło się, żeby teraz jak szczury do kanału. Jak ja im spojrzę w oczy. To jest rozkaz, Zadra. Ja sram na takie rozkazy, rozumiesz? Ale z ciebie cywil zatracony. Nie chcesz ratować ludzi. Oni mi wierzyli.
Wszyscyśmy wierzyli. Masz tu przepustkę do kanału. Trzymaj się, Zadra. Panowie, co taka cisza, jak rany Boga? Do nas staw patefon. Przestań. No przestań! Pewnie symfonię mam odstawić. Graj pan sam. Na tym? Też się znają. No dzieci, dobra wiadomość. A co, panie poruczniku, może jaka pomoc? Przechodzimy do Śródmieścia. Kanałami. Jak to? Idziemy stąd? Na Mokotowie się nie utrzymamy. Zostało kilka ulic. Zgniotą nas. Macie, chłopaki. I po tośmy się w tej trumnie kotłowali. To jest rozkaz dowództwa. Nic. Pustka. Nawet teraz klecę puste dźwięki. Jestem impotent, rozumiesz? Nędzny wyrobnik. To jest prawdziwa tragedia. Nie. Cieszę się, że już koniec tej męki. Kochacie piękny ulan, co? Jest pierwszy? Coś mi się wydaje, że nie przeżyjemy tej nocy. Łatwiej umierać, kiedy ktoś kocha. Bzdura. Melodramat. Nie egzaltuj się. Miejsce dla dowódcy kompanii. Pij, Zadra. Poszaleli. I ty także, Halinka. Ja nie piję, słucham muzyki. Muzyki? Teraz zachciało się wam muzyki. I to pan gra. Przecież to ostatni raz. Pij, Zadra. Łatwiej będzie przejść kanałami. Taka twoja dyscyplina. A posterunku, do ostatka. Tylko po pijanemu. Do Śródmieścia daleka droga. Zdążę wytrzeźwić. A co w Śródmieściu? Będziemy walczyć dalej. Walczyć dalej. Wytłuką do ostatniego jak pluskwy. Z tego miasta i tak nic nie zostanie. Cicho! Nie potrafi pan zdechnąć jak człowiek. Właśnie teraz zdechnąć potrafię. Zbiórka kompanii. Tak jest. To już pluton, nie kompania. Żeby mi żaden nawet nie pierdnął w marszu. Cisza jak w grobowcu rodzinnym. Bo inaczej nas Niemcy wysieką. A jak który się boi, to niech przyjdzie do mnie. Tego poprowadzę za rączkę. No, głowy do góry, stary byki. Marzysz!
Panie porucznik, melduje kompania gotowa do wymarszu. Dwóch oficerów, 5 podoficerów, 20 strzelców. Pile się, co to za musztra teraz. Dziękuję. Spocznij. Maszerować. Dasz radę, korab? Pójdę. Daj, daj. Spróbuję, nieduże ryzyko. Jemu potrzeba dwóch silnych ludzi. Ja go poprowadzę, może pan być spokojny. Pani pójdzie ze mną. Pokaże nam pani drogę. Droga jest prosta. Pani prosił, ja pójdę z korabem. Mądry, wiążecie się ogniem, później przelecimy. Barykady już nie mam. Właź do kanału, koleżko. Panie proszę, melduj posłusznie. Nasza kolej. Meldujcie się posłusznie do dziury, meldujcie. No, ty...
córki, blondynka. Chodźmy! Panie, panowie, panowie, zaczekajcie, panowie, zaczekajcie chwileczkę. Panowie, moja córka, blondynka, wysoka, w brązowym płaszczu, panowie. Zaczekajcie. Co się stało? Gówno. O Boże, jaka wspaniała akustyka. Tu kraj cieni, snów ciężkich i nocy. Nie filozofować tam. Szybciej, szybciej, artysto! Cicho. Był rozkaz, żeby nie mówić. Jestem za wysokie. Ops, jak... Tobie dobrze, Halinka. Tam dalej jest gaz. Na górze już są Niemcy. Musimy dogonić kompanię. Czujcie jest! Niemcy puścili gaz! Poletem tędy! Chyba tak. Zresztą cholera wie, wszystkie kanały są do siebie podobne. Ze starówki idę. Mam dość tych kanałów i tej zasranej ciuciubabki! Głowie mi się kołuje. Tu chyba jest gaz. To z gorączki, Jacek. Tu nie ma gazu. My nigdy nie nadążymy. A może by zawołać Michała? Nie potrzeba. Ja znam ten kanał. Nietrudna droga. Powoli, spokojnie sami dojdziemy. Odpocznę stokrotko. Naprzód, cholery! Jacek, naprzód. Odpoczniesz w domu. W domu. Kto z nas ma jeszcze dom? Ale ty jesteś silna, stokrotko. Jakbyś worki nosiła. Nigdy nie nosiłam worków.
Właściwie nic o tobie nie wiem. Byliśmy razem w powstaniu. To wiem stokrotko, ale... Teraz mam ci opowiadać historię mojego życia. Długa to historia. Dłuższa niż ten kanał. Stąpaj prosto. Jacek! Jacek! Co to? Patrz. Latarnie na rogu, czy co do licha? A może Niemcy? Baliby się tu zejść. Myślisz? Na pewno. Jacek, przecież to zwykła świeca. To jest pierwsza barykada. Tu będziesz mógł odpocząć. No pomóż tam, który przynieś rannego. Cicho. Siódma. Pomyśleć, że na górze już jest dzień. Podajcie porucznika mądrego. Porucznik mądry do porucznika Zadry. Porucznik mądry do porucznika Zadry. Porucznik mądry! Tu, panie poruczniku, trudno będzie wymusić posłuch. Ale rozkazywać trzeba. Co robimy? Poczekamy na mądrego. Przecież ich nie zostawimy. Zapałki, panie poruczniku. Za dużo nóg poruszyło te breje. Zjedzie gaz. Tak. A na zabijanie granaty robiłem kiedyś w chemii. Pan porucznik nie czuje słabości? Nie. Przecież tlenu nie ma w powietrzu. Ratujmy się, panie poruczniku. No i co, panie poruczniku? Na taką śmierć skazywać ludzi? Czy to moja wina? Dlaczego mądry nie przychodzi? Wolajcie ich! Nie siadać! Niżej gorsze powietrze. Nie wstaniecie po tym. Wstań, nie możesz. Nie możesz.
Chodźmy, panie poruszniku. Tutaj nie wolno stać. To ja pójdę. Zawołam ich. Pan porucznik Mądry powiedział, żebyśmy szli dalej. Zatrzymali się, żeby dać odpocząć plutonowemu korabowi. Stokrotka i tak zna drogę. Dogonią nas. No chodźmy, panie poruczniku. Idziemy, chłopcy. Szybciej, szybciej. Zadrysz pewnie wyszedł w alejach. Daj manierkę. Osłabniesz. Dawaj, dawaj. Chcesz? Daj. Zimno. Oklapłem. Już dosyć. To woda z Lety. Rzeki. Zapomnienia. Zwykły bimber. Ale co, teraz raźniej, nie? Słyszycie te dźwięki? Szybciej, szybciej, artysto! Jezu, co to? Mądry! Jezu! Jezu! Wiesz, Halinko? Gdzie? Witoldzie! Gdzie jesteście, moje dziecko? Cicho! Cicho, cholerna babo! Przeddaliście nas, mordercy! Co to robisz? Otwieraj! Otwieraj na burzę! Później otworzę. Później Maria! Później otworzę na burzę! Gdy staniemy w samej głębi dołu, widzę lud w strasznym wławiony kanale. Jakby wszech kloak brud zmieścił pospołu. Co ty mówisz, Michał? Ach, to nie ja, dziecko, to Dante. Do jasnej cholery! Ściągnijcie nam tu na Niemców! Mądry! Ratujmy się, ja się boję! Przestań się mazać! Myślisz, że ja nie chcę stąd wyleźć? Wracamy! Ach.
Źle wyglądasz, Jacek. Ogolisz się, jak tylko wyjdziemy. Wszystko mi jedno. Musisz być bardzo chory. Co to znowu? Deszcz? Szumi deszcz. Cicho. Nie twarz, dziecko. Nie słyszysz? Jak tutaj... wszystko... śpiewa? To może aniołki już widzisz, Grajku? Pojazda, naprzód, nie zasnij! Cicho! Słyszysz? Słyszycie? Zdura, woda szumi. Słyszę. Nareszcie słyszę. Wiecie? Słyszę. Cicho do jasnej cholery. Co ty? Zwariowałeś? Śmieszny, wrzaskliwy człowiek. Co ty właściwie rozumiesz? Ty wracaj, nie wyglądaj się! Stój, bo będę strzelał! Rozkazuję ci wracać natychmiast! Mądry! Dlaczego ja tak osłabłem? Do Śródmieścia i tak nie dojdziemy. Nie ma już drogi. Ten cholerny kolektor musi się gdzieś skończyć! Idziemy. Pewnie ranny. Czy to możliwe, żeby tak był człowiek? Naprzód. Panie prośniku, rozezna się człowiek w tych hałasach. Pójdę zobaczyć. Zaczekajcie. Człowiek, ratujmy się, panie poruczniku. Ja go znam. Był w kwatermistrzostwie. Pułkownik. Kto go weźmie, chłopcy? Naprzód.
Gdzie skręcamy? Powinien być napis Wilcza. Tu w lewo. Było wziąć stokrotkę na drogę. Stokrotka prowadzi koraba. A my umiemy czytać. Nie da rady, panie poruczniku. Uciekajmy, bo zostaniemy najświętsza panienko. Nie ma żadnego napisu. Wolę pan ludzi, kula. Rozkaz! Panie poruczniku. Stawać! Pan porucznik czeka! Idźcie. Poczekajcie chwilkę. Sił brak. Odpoczniemy. Powinien być taki napis. Wilcza. Pan. Nie ma napisu. Idę. Czepia się pan mnie, panie Zadra. No dość tego. Ty masz tylko stawiać nogi. Stokrotko, nie jesteś zmęczona. Dlaczego mam być zmęczona? Ja nie jestem ranna. Cicho i mglisto, a my spacerujemy po ciemnym i pachnącym lesie. Kmeramy się w śmierdzącym gównie. Zawsze jesteś rzeczowa. Stokrotko. Nie. Ty nie potrafiłabyś się chyba zakochać. Co? Stawiaj te nogi prosto. Bo i za 3 dni nie dojdziemy. Masz dużą gorączkę. I zdechniemy tutaj z głodu. Ze strachu, jak zrobili tę panikę z gazem. Głupi ludzie nie byli nigdy w kanale. Jacka. O Boże.
Jak jesteś, Jacek? W oczach ci się mieni z gorączki. Czekaj. Tu jest nasz kanał. O, widzisz? Wilcza. Sam bym nigdy nie zauważył. Już ledwo co widzę. Chodźmy pod górę. Daj rękę. Nie wciągniesz mnie pod górę. Idź stokrotko, sprowadzisz pomoc. O, ja odpocznę, poczekam. O, i tam jest jakiś napis. Wielkie litery. Koch. Trzeba oszczędzać baterię. Tam jest coś napisane. Co tam jest napisane? Kocham Janka. Kocham. Kto tu miał głowę do takich głupstw? To nie głupstwa. Pusty kanał. Niemcy nad włazem. Strach, rozumiesz? Pisało się. I zaraz było lżej. Ja też tędy chodziłam. A ty co pisałaś? Pocałuj mnie w dupę. Co? I takie inne różne rzeczy. A kto to? Ten Janek? Chłopak, kochała go jedna. Bardzo? Bardzo. Bardzo, Jacek. No, idziemy już. Nie. Nie podejdziemy stokrotko. Naprawdę odpocznę, tu poczekam. Ty niedługo wrócisz z pomocą, prawda? Wstawaj! Nie. Cicho! Nie. Ja zdawało mi się. Już mi się wszystko we łbie mierza. Słyszę muzykę. Prawda, to z gorączki. Nie, naprawdę słyszę. Thank you.
Kto to był? On zwariował, czy ja? Oni to dawno, nie pamiętasz go? Dziwne. Nic nie pamiętam. Michał! Michał! Wracaj! Michał... Cicho! On i tak już nic nie słyszy. Jacek! Jacek, przestań się mazać, do cholery! Ruszamy! Tam pod górę nie podejdę, ale chcę żyć. To dobrze, Jacek. Nie bój się, będziesz żyć. Teraz pójdziemy prosto. Gdzieś tutaj niedaleko kolektor powinien skręcać do Wisły. Tu jest sucho. Gdzieś musi być wyjście. Zapal latarkę. Bateria się kończy. I tak dojdziemy. O! Nie. To niemożliwe. Już nie mam siły. Nie wyjdziemy stąd. Koniec. Jak to koniec? Taki koniec? Ja nie chcę! Ja mam dla kogo żyć! Jestem przy tobie. Dla kogo chcesz żyć? Jak to dla kogo? Ja mam żonę, dziecko! Żonę i dziecko? Śmieszne. Nic nie mówiłeś. Przecież nie nosiłeś obrączki. Jak to? Ja obrączkę mam przy sobie. O, patrz. Widzisz? Ja muszę żyć. Wracamy. Pójdziemy kanałem pod górę. Szybko, dopóki się trzymam na nogach. Zaraz. Zgaś latarkę, mądry. Dawaj, dawaj, dawaj! Krótko. Przysiądę na chwilę. Nie. Muszę odpocząć. Jacek, zaraz dojdziemy do Wisły. Nie. Nie mogę otworzyć oczu. Bolą. Nie otwieraj. To z gorączki. Długo będziesz musiał leżeć w szpitalu. Gdzie ten szpital? Jak to? Nigdy myślisz, nie będzie życia? Nigdy. Jacek. Przyjść, stokrotko. Obiecałam ci. Ja byłem dla ciebie niedobry. Później się porachuję. Byłem zły. Światło, Jacek.
Będziemy żyć. Otwieraj oczy, silny blask. Czy to daleko jeszcze? Widzę wodę, Jacek, zieloną trawę. Chodźmy już tam, stokrotko. Teraz odpocznij sobie. Zaraz wyjdziemy na trawę. Nie, nie, nie otwieraj oczu, bo... Tadeusz. Daj obrączkę. Wyrazić! Wyrazić! Smuchły! Rzuć tego stana do diabła! Ludzi trzeba wyprowadzić, zabijasz się! Zamroczyło mnie, cholera! Pewno, rzuć to na powietrze trzeba! Najszybciej. Otrzymaj się, pan. Światło! Na
powietrze, panie poruczniku! Podejdziemy do władzy! Podajcie dalej, kula! Podejdziemy do władzy. Kręcamy na lewo, idziemy do władzy. Idę, panie poruczniku. Nic z tego. Zatarasowali. Wracamy. Starczy sił. Ja muszę ich stąd wyprowadzić. Na powietrze, panie poruczniku. Na powietrze! Tam śmierć! Nawieszali granaty, ścierwa. Czekajcie. Dobra. Teraz jeszcze jeden i zasuwamy dalej. Poruczniku. Święta, panienko. Panie poruczniku, gdzie my jesteśmy? Dlaczego nie wychodzą?
Wołajcie, Kula. Jesteśmy uratowani. Jesteśmy na powietrzu. Chodźmy, panie poruczniku. Kula, wołajcie ich. Może poszli dalej. Oni zostali. Oni ich dawno zostali. I nie udawałem, że oni idą za nami. Ty bydlaku. A moja kopalnia? Kopalnia tam? Моя хва. Ваня.